nie tak miałem pojechać, ale nieważne. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a to jest mój kanał Szczypson, na którym zbliżamy się już do 100 tysięcy subskrypcji. Brakuje nam naprawdę niewiele, ponieważ troszkę ponad 1000 subskrypcji i będziemy mieli moje upragnione, prawda, w końcu, ile to jest? 5 zer upragnione, prawda, no 5 zer to już jest, no, to już jest dobra liczba, nie da się ukryć, nie? 100 tysięcy to jest, słuchajcie, no jak to nawinął BDS, pierwsze 100 tysięcy jest jak... No, kto wie, to wie. A w każdym razie jesteśmy dzisiaj w Minecrafcie. Dzisiaj w Minecrafcie oczywiście będziemy... Dzisiaj jest wielki dzień po prostu. Dzisiaj jest wielki dzień, ponieważ dzisiaj wszyscy stajemy się równi. Nie będzie równych i równiejszych, będą równi, tylko równi. Ponieważ stworzymy dzisiaj Venomix, który pomoże nam z walką z tym, czego się boimy. Jakoś tak to Zbyszek mówił, nie pamiętam już nawet jak on to ujął. Zbyszek czasami jak walnie jakimś mądrym tekstem, to mój mały łeb nie jest w stanie tego pochytać. A Zbyszek to jest niezły mądrala. Jak widać, kurczę, nawet wygląda jak... nie wiem, jak Bóg, więc no to... Zbyszek dużo wie, no nie da się ukryć. W każdym razie, zanim przejdziemy do tego, co mamy zrobić... O kurde, klon, patrzcie jak sunie tu. O, halo klon. Siema. Siema, jaki zadowolony w ogóle, że siema. Jesteś gotowy na dzisiejsze, prawda? Siadaj, skakuj do łódki, wpakuj się do miski. Czemu? Ale tu jest laboratorium, o co ci chodzi? Wpakuj się do miski, nie gadaj. Dobra, no. Ale co chcesz, gdzie płyniemy? Na moją wyspę, bo wybudowałem nową rzecz. Tak? O kurde, dobra, to w czasie kiedy płyniemy ja będę kontynuował... Patrz, bokiem ku ośmiornicy i tu i cyk w ośmiornicy, tu i wajcha, i cyk, i tu. Dobra. Co? Patrz, bokiem parkujemy. No dawaj, parkuj za driftem. Wajcha, lecę. I cyk. To nie jest niezła wajcha, ty się sam wajcha. Dobra, pokaż co tutaj masz. A stary, wchodzę tu. Otwieram tu i robię tak. Siup. I co, tu te drzwi? Nie, te. Niżej? Dobra. No. Ta. Czekaj, nie. Odwróć się. A ja, no. Czekaj. Bo ja widzę co tam jest, no ale nie ma. Teraz wchodź. No dobra. To jest wszystko? Nie, patrz to. O. Cóż za niesamowite oświetlenie. Nie no, ale to serio, to wszystko, co chciałeś mi pokazać? Aha, co, nie podoba ci się? Nie no, jest super, jest super, nie no, niesamowity enchant, nie da się ukryć po prostu. Da się w ogóle na 30 zenchantować? Wyjdź stąd już, da się. O, czekaj, bo jakiś fajny enchant mi się, wydajność 4 na siekierę mi chciał wylecieć. A, tego nie mogę, bo jest zenchantowane. Dobra, chodź, bo dzisiaj jest wielki dzień. Dzisiaj... Aha, dobrze, zatrzymaj się. Dobrze, żartowałem, poczekam. No chodź. Dzisiaj jest wielki dzień, ponieważ dzisiaj robimy Venomix. Mamy już wszystko, co jest nam potrzebne, wszystko jest schowane w sejfie i mamy, kurczę, odpowiedni moment do tego, żeby to zrobić, żeby sprawić, żeby wszyscy byli silni. Wszyscy tutaj na palionowie, wszyscy bez wyjątku, dobra, bo mi się to nie podoba, że są... Że jedni są... Gdzie ty jesteś? Aha, ty w łódce siedzisz już, co? Ja wiedziałem. Pa, kurczę, o kurczę. O, żeś teraz zrobił pa. No pa, ale jak siadłem od dołu. Dobra, w każdym razie, w trakcie kiedy płyniemy, to chciałbym zaprosić was na mój kanał na Twitchu, ponieważ tam jest nas już ponad 4000 obserwujących, więc mam nadzieję, że was tam będzie coraz więcej, żebyśmy mogli sobie, prawda, postreamować wspólnie, posiedzieć na jakichś streamkach. Dzisiaj na pewno będzie streamek, ponieważ wczoraj nie było, a ja mam taką zasadę, że więcej niż jeden dzień przerwy sobie nie robię. Więc jeżeli ktoś, prawda, jest zainteresowany, chce ze mną posiedzieć na streamku, no to koniecznie wbijcie na Twitcha, link jest oczywiście w opisie. Tam wystarczy sobie założyć konto bardzo szybko, bardzo prosto i, prawda, będziecie mieli idealny, prawda, moment, żeby ze mną sobie pogadać o jakichś rzeczach i posiedzieć, popatrzeć jak sobie gramy w gry i tak dalej. Ja ogólnie nie polecam. Ty nie polecasz, tak? Nie polecam. Tu jest drabina, tam jest wyjście, nie. Już nie widzę cię. Nie, bo tobie się nie podobał mój enchant. Nie no, podoba mi się twój enchant. Patrz, co ja tu ładnego zrobiłem, No widziałem, exity, no. No, gdybym... Budowaliśmy to, kurczę, wiemy, gdzie tu jest ucieczka. Dobra, nieważne, w każdym razie... A jakby ktoś nie wiedział? To nie wiem, dobra. Słuchaj, musisz się zdezynfekować, bo musimy tam wejść, po rzeczy potrzebne nam. Gotowy? No. Nie, przecież masz kombinezon, nie czujesz tego. Dobra, dawaj. Idź dalej. Dobrze, że mówisz. Czekaj, no.
Dobra, ja, mi nie przeszkadza ten zapach, więc ja nie wiem, jest wszystko spoko. Dobra, chodź. Pewnie węchu nie masz. No pewnie tak, no, stary, wiadomo stary. Co. Ej, no ja chciałem tworzyć. Wow, safe. Dobra, bierzemy po kolei, ale czekaj. Będziemy po kolei brać. Nie wszystko, no, to... nie każdy jeden. Ja biorę wodę i łzę gasta. A ty? Ja biorę różę. Dobra, ja biorę kryptonitę. No, to ja wezmę. Oj, wezmę tą książkę. O kurczę, wypadła mi. Zamknij safe. Dobra, ten. Idę się pierwszy zdezynfekować. Dobra. I uwaga, teraz ciebie zdezynfekujemy. Dobra, no, jesteś, już. Dobra. Koks. No i chodź szybko, to już wszystko co ten. Chodź, przygotowałem tutaj specjalne miejsce, w którym będziemy taki, prawda, taką operację robić, czyli tu na dole. Zapraszam. Zapraszam. Ważna sprawa. Kurde. Co? O, bo musiałem zamknąć własne. Widzisz, tu mamy gar. Wodę już mogę teraz dać, bo woda to jest woda. I uwaga, sprawa wygląda tak, ale słuchaj mnie, ponieważ to jest teraz niebezpieczne. Mów. Ty idziesz tam, ja idę tu. Ja idę tam. Tak. Idziesz tu. Wrzucamy z góry po kolei, w takiej kolejności jak braliśmy to, do gara. Rozumiesz? Dobra. Si. I liczymy na to, że się uda. W sumie to wszystko. Ej, troszkę się boję, ale dobra. Ja wrzucam pierwszy łzę gasta, bo ona była pierwsza w kolejce. Teraz ty wrzucasz coś tam, co było. No, róża. Róża, dobra. Widerowa róża. Dobra. Widerowa róża była druga? Możliwe, że... Czekaj. Tak. Ta, dobra. Teraz kryptonit. Wrzucam kryptonit. Teraz. Dobra, ej. Teraz oko, no. Dobra, stary. I pozostało wenominium. Ej, stary, ja się boję fest. Czemu ty się schowałeś? Nie, no stary, ja się tak boję, jak ja to tam wrzucę. Ja nie wiem, co się wydarzy. Jesteś gotowy? Nie. Ja też nie. Dobra, uwaga, odliczam. 3, 2, 1, 0. Wpadło. Nic się nie stało. Nic? Co? O! Co to było, stary, jak tam walnęło? Co jest grane? Ja tam nie idę patrzeć na to. Ja też, ja nie chcę, ja się boję. Ja się boję, jak tam jakiś potwór z tego wyjdzie gara, to co? Ja nie wychodzę. Boję się tam. Ty idź pierwszy. Czemu ja? Tam pan jak się kopci, widzisz. Dobra. Jak się kopci? Na 3-4. Dobra, ale ja dołem wychodzę, czekaj. No. 4. Ej, coś jest, coś tam pływa. Ej, mam! Venomix, stary, udało się, mamy Venomix! Patrz! Dawaj. A sobie go wstrzyknę za. Nie wstrzykuj go! My najpierw musimy go powielić, tak żeby było więcej tego. Nie mamy więcej wenominium, więc to jest wszystko na czym... Co? Do sejfu? No to oddaj mi to. Nie, ja go dam. No, ale ja nie ufam ci, że ty to teraz podmieniasz pewnie. Nie, spokojnie. No dobra. Idź tam, pierwszy zawsze wchodzisz. Nie rozumiesz, jeszcze się nie nauczyłeś? Dobra. Dezynfekcja pięknie, dobra, ja idę już teraz. Wow, dobrze, że się zdążył zamknąć drzwi. Bo jakby się zakażenie jakieś wdało, to by był dramat niezły. Dobra, chodź. Ja tym razem otwieram safe. Włóż to do środka. Ej, stary. Dziś raz... padł po drodze. Dobra, weź się uspokój, co? Gdzie no, to masz? Mi wypadło. No kurde, jaki ty jesteś normalny, gdzie to jest? Dezynfekuj mnie, ja to poszukam. Ja już mam w dupie tą dezynfekcję. Gdzie to jest? Masz to w ręce, przecież kurczę. A dobra, a jak ja ci już nie ufam. No i trzeba się zdezynfekować teraz już, no. No i ty taki jesteś właśnie. Dobra, no, zdezynfekuj. Dobra, nie, już ci nie ufam. Otwieraj to. Dobra, oddałem tam książkę i ten Venomix. Jak to tam stamtąd zniknie, tylko ty wiesz o tym sejfie, jak to stamtąd zniknie... No spokojnie. To nie rozmawiamy, rozumiesz? Koniec jest. Dostaje. Tak, to jest to. No. Odłóż to tam. No. Włożyłem. No. Musiałem sprawdzić, czy ty na przykład. Dobra, ja przecież kurczę. To tu kolejny exit jest. Dobra. Jak mi to. Ja nie wiem, jak to ukradziesz po prostu, to nie rozmawiamy. Rozumiesz? Nie ukradnę. Na pewno. Dobra, ale musimy teraz znaleźć sposób na to, jak to powielić. No i przede wszystkim widzisz to miejsce? Potrzebujemy kogoś, na kim to przetestujemy. Ja nie. A taki chętny byłeś przez chwilę na wstrzyknięcie tego. Ja nie. O,
Aha, dobra, tutaj była mikstura. No to nie wiem, będziemy musieli znaleźć. Słuchajcie, czat. Czat, Boże, jak ja już jestem. Ja już. No ramka zwykła to jest, no nie widzisz co to jest. Słuchajcie, jeżeli macie jakąś jeżeli. Kurczę, rozpraszasz mnie i nie mogę się skupić. Słuchajcie widzowie, ponieważ my potrzebujemy kogoś, na kim będziemy to testować, więc napiszcie koniecznie w komentarzu, kogo powinniśmy tutaj wziąć na testy, na kim powinniśmy testować właśnie ten Venomix, żeby sprawdzić, czy faktycznie działa i czy faktycznie nikogo nie zabije, prawda? Tu mamy stanowisko odpowiednie przygotowane do tego, żeby pracować nad tym. No i co? I tyle. W tym odcinku to by było na tyle. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, przypominam, o Twitchu. Musisz jak pracuje? Dobra. Dobra, słuchajcie, wyszedłem, bo mnie denerwuje ten mój klon jakiś dzisiaj, jest pyskaty strasznie. Widzimy się jutro, przypominam, o Twitchu i o łapkę w górę, możecie zostawić łapkę w górę, czemu nie. Trzymajcie się, do zobaczenia już jutro, na razie, pa pa.